Pojedynczy sadownik, czy pojedynczy sadownicy nie są w stanie stworzyć marki? Czy Polska na przykład wykorzystała szansę wtedy, kiedy pojawiła się odmiana Nikon na rynku? O marce Polska lepiej zapomnijmy. Stworzenie marki polskiej, no to będzie produkt powszechny, nie będzie to do skontrolowania względem jakości. Nie przypilnuje się wszystkich sadowników, wszystkich organizacji, wszystkich firm handlowych, aby dbały o jakość. Łatwe czasy, czyli konkurencja ceną dzięki niższym kosztom produkcji już minęła. Pierwsza sprawa, oczywiście pojedynczy sadownik, czy pojedynczy sadownicy nie są w stanie stworzyć marki, bo tak jak mówiłem w czasie mojej prezentacji, marka to obietnica jakości. Aby stworzyć markę, potrzeba organizacji producencji. W pierwszej kolejności w drugiej firmy handlowej, która zrzesza producentów. O marce Polska lepiej zapomnijmy. Nie przypilnuje się wszystkich sadowników, wszystkich organizacji, wszystkich firm handlowych, aby dbały o jakość. Natomiast można, i przecież już na naszym rynku są nie tyle próby, co są stworzone marki. Natomiast należy je dalej rozwijać, bo tylko marka, czyli zapowiedź tej jakości, ale nie tylko zapowiedź, tylko utrzymanie, powtarzalna jakość, co w wielu prezentacjach dzisiejszych się przewijało, jest w stanie zapewnić wyższe marże. Łatwe czasy, czyli konkurencja ceną dzięki niższym kosztom produkcji już minęła. Tak więc stworzenie marki jest możliwe, do tego potrzebne są silne organizacje, niezależnie czy są firmy handlowe czy organizacje producenckie, które funkcjonowałyby na naszym rynku. I to jest temat, który przewija się od wielu lat, o którym wiele się mówi, ale nie tak wiele widać zmian na rynku, aby tworzyć te silne organizacje, bo jak wiemy, mamy jak na razie jedną federację organizacji producenckich i chciałoby się, aby ona się rozwijała i zacieśniała współpracę, natomiast obserwacje wskazują, że jest inaczej. Dziękuję. Te próby, które są dosyć skuteczne, ale jednak skala tego jest mała. Nie będziemy ich wymieniać, ale mamy okazję to obserwować w sklepach, w supermarketach. Ale do tego, żeby taką markę stworzyć, to rzeczywiście konieczna jest współpraca wielu środowisk. I to, co przedmówca powiedział, bardzo mądrze, czy powinna być organizacja producencka, która będzie realizowała tę markę w zakresie produkcji. Muszą później być wszystkie elementy, te, które są dzisiaj realizowane na przykład na zachodzie Europy w przypadku odmian klubowych. Nawet tu dzisiaj jest kilka rozmów się odbyło w różnych środowiskach. Czy Polska na przykład wykorzystała szansę wtedy, kiedy pojawiła się odmiana Nikon na rynku, która nadal dzisiaj ma spory udział produkcji, bo to jest nie wiem, myślę, że ze 200 tysięcy tam nawet Nikona, może 100-200 tysięcy tam Nikona w Polsce jest. Jest to odmiana, która spełnia oczekiwania jakiejś dużej grupy konsumentów. Mogłaby się stać w którymś momencie, a powinna już wcześniej odmianą klubową, wtedy moglibyśmy coś w formule marki stworzyć. Ale absolutnie ten głos potrzebny był głosem poprawy, do tego musi być stworzony, nazwijmy to system jakości. Musi być stworzona instytucja, która będzie się zajmowała kontrolą tego, co pod tą marką jest oferowane na rynku. Jeżeli te wszystkie rzeczy zepniemy, to będziemy mogli z tytułu posiadania takiej marki na rynku osiągać sukces. Ja chcę to w kierunku konkretnej odmiany. Stworzenie marki polskiej, no to będzie produkt powszechny, nie będzie to do skontrolowania względem jakości. Natomiast niewątpliwie jest to szansa na to, aby wyróżnić się czymś na rynku i uzyskać jakąś wartość dodaną poza handlem, odmianami standardowymi, tak robią wszyscy i zrobi się niestety z reguły uzyskuje najwyższe ceny. Więc powinniśmy w tym kierunku pójść, ale to wymaga działań multiinstytucjonalnych, czyli na pewno bez administracji nie uda się tego zrobić. To podam teraz kilka przykładów a propos tego, co dzieje się poza Polską. Tutaj przedmówcy mówili o Polsce i chcę podkreślić, że przede wszystkim mamy dosyć ograniczone budżety, jeżeli chodzi o inwestycje w marketing, to znaczy ten sektor, jakim jest sadownictwo i warzywnictwo, inwestuje średnio 1-2% obrotu w marketing. Jeżeli chodzi o inwestycje w marketing w całym rolnictwie, to będzie to 10-15%, czyli widzimy, że obrotu, czyli widzimy, że cały
rolnictwo inwestuje w marketing tak naprawdę odpowiedzi całego obrotu sektora warzywnictwa i sadownictwa. Poza tym chciałbym jeszcze podkreślić, jak to odbywa się dokładnie w Europie Zachodniej i już podaję Państwu konkretne przykłady. Spójrzmy na przykład na tę kampanię, która była we Francji. Tam podkreślono znaczenie zrównoważonego rozwoju i to była kampania adresowana nie do konsumentów, tylko do detalistów i próbowano ich przekonać, że po prostu francuski produkt dostępny lokalnie jest lepszy. Ale żeby to wszystko się odbywało, to potrzeba odpowiednich zasobów finansowych i po prostu trzeba przewidzieć odpowiedni budżet na marketing. W Polsce, z tego co się orientuję, są kampanie promocyjne podejmowane, ale to są kampanie podejmowane ze środków publicznych i często też z uwagi na przepisy europejskie. Są to kampanie, które promują nie tyle polskie produkty, bo to byłoby niemożliwe, co produkty europejskie jako takie, żywność europejską, czyli Polska nie jest tam w centrum uwagi tej kampanii jako kraj. I jeszcze problem, który chciałbym wskazać kolejny, to fragmentaryzacja, to znaczy spójrzmy, kto zajmuje się tą promocją. Wydaje mi się, że mogę wskazać 10, może maksymalnie tylko 15 takich europejskich marek, które taką promocję mają i są to zawsze te duże organizacje producenckie, na przykład we Włoszech, tutaj jest sektor jabłek, 600 tysięcy ton, tam są na to odpowiednie środki, czy też sadownicy belgijscy, 200 tysięcy ton jabłka, gruszki.